Jedną z wartości unijnych jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jednak nasza polska rzeczywistość jest inna. Często kobiety lepiej wykształcone, wykonując tę samą pracę co mężczyźni, otrzymują dużo niższe wynagrodzenie. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, kobieta w Polsce przez 59 dni pracuje za darmo. Wiele stanowisk decyzyjnych jest zarezerwowanych tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Oczywiście oficjalnie każda z nas może nawet startować w wyborach prezydenckich, ale natychmiast wywołuje to ogromną niechęć, a wręcz zmasowany atak. Można wprost powiedzieć, że równouprawnienie cały czas jest pięknym dążeniem, ale nie faktem. Bardzo bym chciała przetrzeć dalszy szlak w drodze do większych wpływów kobiet na nasz kraj. Szlak, który otworzyły pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i pani Henryka Bochniarz. Proszę Was, kobiety, o pomoc w przebiciu szklanego sufitu dla wszystkich nas. Pani redaktor, te wszystkie kobiety, które teraz widzowie mogą obserwować na antenie TVP Info, które ciągle jeszcze są na Placu Konstytucji w Warszawie, wyszły tam, wyszły dzisiaj z powodów politycznych? Tak, ja uważam, że wyszły z powodów politycznych, ponieważ ja patrzę na zupełnie inną rzeczywistość w Polsce. Od dawna polskie kobiety udowodniły, że nie potrzebują sztucznych parytetów, ponieważ są świetnie wykształcone, fantastycznie sobie radzą. Teoretycznie parytety mamy i tak, pani redaktor. I tak mamy, ale te kobiety udowadniają cały czas, że one tych parytetów tak naprawdę nie potrzebują, bo swoimi kompetencjami, swoimi kwalifikacjami cały czas pokazują, że nawet w zmaskulinizowanym bardzo środowisku zawodowym i tak wysuwają się na pierwsze pozycje. Mamy też rząd, w którym mamy reprezentację kobiet. Jakby jest bardzo zaznaczane, wręcz jesteśmy w czołówce tych krajów, które pokazują, że te równe prawa kobiet w obszarze zawodowym są zaznaczane, są podkreślane i absolutnie w Polsce kobieta ma możliwość ogromnego rozwoju, dlatego te hasła, które tam panie skandują, one są jakby zupełnie obok rzeczywistości, którą ja widzę na co dzień.